Znajdujemy się teraz na obszarze PDH. W jednostce PDH zachodzą przede wszystkim procesy, głównie reakcja odwodornienia, natomiast przed reakcją odwodornienia musimy jeszcze wsad przygotować do tego, żeby ta reakcja zachodziła w odpowiedni sposób. Propan, który otrzymujemy z terminala przeładunkowo-magazynowego, musi być oczyszczony i te cięższe i te lżejsze związki musimy oddzielić przed reakcją w samym reaktorze i częściowo też po niej. Końcowy produkt, który jest już oczyszczony i przygotowany w odpowiedni sposób, ma odpowiednie ciśnienie, odpowiednie parametry, jest przesyłany dalej do instalacji PP, czyli instalacji wytwarzania polipropylenu. W tej instalacji będą nasi koledzy z PP polimeryzować propylen, który dostaną od nas. Znajdujemy się już w końcowej fazie budowy i projektowania. Ostatnie szlify są wykonywane w tym momencie. Jest tego jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jednak powoli zbliżamy się do końca. Większość obsługi będzie wykonywana z poziomu sterowni, czyli systemu zdalnego. Część operacji wykonują operatorzy, którzy są naszymi rękami na samym obiekcie. Operatorzy zajmują się monitorowaniem na miejscu pracy urządzeń, tego czy te urządzenia funkcjonują odpowiednio, czy nie dochodzi do żadnych awarii, o których moglibyśmy nie wiedzieć na sterowni ze względu na np. błąd różnych systemów sterowania. Operatorzy zajmują się też ustawianiem, regulowaniem zaworów i różnych innych parametrów pracy, których my nie możemy ze sterowni wyregulować sami. Znajdujemy się właśnie w budynku ekstrudera na parterze, gdzie znajduje się sam ekstruder mierzący prawie 38,5 metra. To jest element, który cały proszek polipropylenowy wraz z dodatkami topi w swoich wnętrzach, w swoich prawie 14-metrowych ślimakach. Następnie jest wytłaczany przez pojedyncze dziurki w ilości ponad 700 przez okrągłą filierę i jest cięty szybkoobrotowym nożem z wydajnością dochodzącą do 55,5 tony na godzinę, czyli w przeliczeniu ponad prawie 2,5 tira na godzinę. Finalny produkt jest stąd transportowany na silosy, blendingowy, a następnie na platformę logistyczną. Obecnie prace są na poziomie 97% zaawansowania. Nasi koledzy chodzą i odbierają już końcowo ciągi technologiczne. Sprawdzamy, czy zamontowanie aparatu jest prawidłowe, czy działają, czy pomiary są podpięte, czy nie ma jakichś nieprawidłowości. Ewentualnie zgłaszamy do producenta, do wykonawcy i w sumie jesteśmy na ostatnich szlifach przed uruchomieniem. Za mną znajduje się serce naszej instalacji, czyli dwa reaktory. Jeden trochę większy, bo aż 990 m sześciennych i waży 600 ton. W tym reaktorze otrzymywany jest polipropylen typu HOMO i RANDOM. Drugi reaktor troszeczkę mniejszy, bo 650 m sześciennych pojemności oraz 300 ton wagi. I w nim otrzymywany jest polipropylen typu IMPACT. Operatorzy będą odpowiedzialni za kontrolę poprawności pracy aparatów oraz za kontrolę zadanych parametrów procesu, za zapewnienie ciągłości dostarczania katalizatora oraz donora. Sterowniczy będą, że tak powiem, obsługiwali ten proces z poziomu DCS-a, czyli z komputera.